Jan Potryku z naczelnika OSP Chłopowo. Panie naczelniku, proszę powiedzieć a propos dzisiejszej sytuacji tutaj na drodze 216. Na ulicy. No tak, na drodze 216 na ulicy Starowiejskiej w Władysławowie. No, wyglądało to w ten sposób, że tutaj sygnalizacja świetna była niewydolna. Po interwencji pana burmistrza do mnie poprosiła, abyśmy się zajęli kierowaniem ruchu, bo policja była w innym miejscu potrzebna. Także jak przybyliśmy na miejsce, od razu sygnalizację świetną żeśmy odstawili na bok i zaczęliśmy według swojego uznania i według natężenia ruchu z danej strony kierować. I nie wiem, około 40 minut i jak widzimy korki, wszystko to idzie płynnie. Korek, wydaje mi się, że z Pucka to już też jest zlikwidowany i tak wszystko płynnie idzie. Nie mam pojęcia, jak to tutaj wyglądało zanim myśmy przybyli, ale no, jak tutaj to się zaczęło, podejrzewam, robić mnóstwo telefonów, mnóstwo pretensji i skargi zażaleń i strasz widać, że dajemy radę, pomogło to. Dobrze. Już na początku. Tomasz Otrąbka, dowódca zastępu OSP Chłopowo, SLRT Ford Transit. O której jesteś zgłoszenie? Zgłoszenie dostaliśmy o godzinie 14:17. Zadanie nasze polegało na kierowaniu ruchem drogowym w celu zminimalizowania korku, jaki powstał na remontowanej trasie. Mhm. I już można powiedzieć, że jest lepiej? Na chwilę obecną korek został już praktycznie całkowicie zlikwidowany z drogi od strony Półwyspu Helskiego. Jeszcze jest troszeczkę od strony Pucka, jest Strzębiej Góry. Tam cały czas jeszcze auta najeżdżają z obu kierunków i jeszcze się troszkę korkuje. To ta chwila sobie sygnalizacja świetlna, troszkę za długo je przytrzymuje i musimy to robić ręcznie. Rozumiem. Przewidywany czas waszej operacji to jeszcze ile czasu? Jeszcze około 40 minut, tak planujemy i myślimy, że będzie już sytuacja opanowana. To jest teraz ten najgorszy moment, gdzie najwięcej ludzi zjeżdża na Półwysep Helski, turystów, którzy powracają z jakichś wycieczek, którzy jadą na weekend. Myślę, że w 40 minut damy radę już tutaj opanować sytuację.